każdym razie. Aj, niedobrze! Jak się zapewne domyślacie, walka z Magusem będzie ostatnią walką Chrono Triggera, jako że jest to, jak pewnie wiecie, Magus sprowadził Lavosa na ten świat. A jeżeli uda nam się powstrzymać Magusa, to nie będzie apokalipsy w roku 1999 ery. Przyda się trochę ich później pod... tuczyć eterami. Severin, jest tutaj, kręci się od czasu z tobą. Tak się od ciebie martwiłam. Takie niegrzeczne dzieci zasługują na karę. Nie. Ta. Wybaczcie mi, ale po prostu... zbyt pewna decyzja. Ej, bum. Dzięki temu możemy spokojnie już pozbyć się pozostałych czterech monstrów. Zimną wodą. Bam, 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 bam. O kurczę, ale dużo punktów zdolności. Marl poznaj leczenie. O tak, na to czekałem. I też na to czekałem, aż pojawi się jej szybkość. Naprawdę. Marl będzie jedną z pożyteczniejszych postaci naszej... O. Widzę, że to musi być... pierwsza z duetu. O którym wspominano nam. Czyli Flea i Slash. Więc zobaczmy. Czarodziejka Flea, jak sądzę. Flea? I zobaczmy. Wypróbujmy na Fleę. Niszczyciel MP. Już? Stójcie, to nie jest Flea, gdzie jest prawdziwa Flea? Błaha, tutaj. To musiał być ten nietoperz, który nas śledził i faktycznie tak jest. Pamiętajcie czarodziejkę Flea. Poddajemy się, kijaneczko? No, co ty? A kto to, to kto? Działajcie mi klawisze. Dobra. Miejcie się na baczności, to nie jest zwykła kobieta, czarodziejka Flea, słucham? Jestem facetem! To jest facet? Kobieta, mężczyzna, co to za różnica? To moc jest najważniejsza, a ja taką posiadam. Biedna mała żabko, pewnie jest ci smutno bez Cyrusa. I do tego musisz znosić to obrzydliwe ciało, okropność. Ale ponieważ prowadziłeś nowych przyjaciół, pobawię się trochę z wami. I tak, powitajmy, wow, czarodziejkę Flea. Czy też czarodzieja Flea. Ała! Fajnie. I teraz nie musiałem tego używać. Nie. Nie no, moje decyzje są po prostu bombowe. No więc zobaczmy. Flea. Frog, musisz zadbać o... O kurcze! No widać, że jest niedobrze. No trudno być musiej przynajmniej najwyżej nie, po prostu nie zważyć na Severa. I poczekać, aż on się obudzi. Nie mam zamiaru marnować serumów. No tak. No to gazu, a tak zimną wodą. Kurczę, niedługo przyjdzie nam pouleczać postacie, ale to dość niedługo. Najpierw wypróbuję może na...
Slay ukośny atak. Działa dobrze. Dużo lepiej niż... Tak. Ulituję się nad frogiem i go poleczę. O, chociaż jak widzicie, niedobrze się z naszym żabowatym przyjacielem dzieje. Ale już wszystko w porządku, dobra. A, ja chciałbym spróbować taką X na Flayi. Uhu, ataki fizyczne po prostu rządzą. Niech Marle się uleczy. Maru się uleczy. Przestańmy się ciąć, emulatorze. Walczymy teraz z Fleą. Nie masz prawa tak się ciąć. Atak X. Czyżby i Maru dołączyła się do tej batalii? Ta jest wiatru chaos. Kurczę, te statusy mnie bardzo wkurzają. Ale ten raz nie mam czasu, żeby się nimi przejmować. I tak Marl pudłuje. Więc zaatakujmy najmocniejszym atakiem fizycznym, jakim mamy. Nie może to być atak... raczej nie może to być atak... psychiczny. Psychiczny. Co ja gadam? Chodziło mi o atak magiczny. W każdym razie... Mam nadzieję, że to się kiedyś skończy. Dobrze, przynajmniej, że taniec wiatru nie... wow! Nie zadaje obrażeń, a tylko wywołuje status. Spojrzenie mi... Kurczę. Spróbowało, wszystko spróbowało. Froga niech leczy, a ja zajmę się Fleą. Hop! I tak, udało się, Pi. Tysiąc G. Marlo osiąga wyższy level. Jak to możliwe? Magu się. Giń. I jedna pigułka magii. Ponieważ chcę, żeby Sever wyrósł na dobrego magika, też. Zaraz. Chciałbym użyć pigułki magii. Na nim. Poszukajmy po drodze... Ej. Wybaczcie, ale tutaj zastopuję filmik, zanim przejdę może do ponownej walki z tymi wszystkimi potworami. To też Sylwestri żegna was wszystkich.